Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj kolejna rozmowa z panem Tomaszem Błautem. Witam panie Tomaszu. Witam pana, witam państwa. Chciałem przypomnieć, że rozmawialiśmy z panem Tomaszem swego czasu o książce Media Nienawiści, Anatomia Psychozy Antytrumpowej. Pan Tomasz jest autorem tej książki, a także jest autorem, a w zasadzie twórcą portalu dotyczącego polityki amerykańskiej, który się nazywa, no właśnie, jak się nazywa? amerykaforum.pl. amerykaforum.pl. I tak. tam są pana materiały, a także to, co pan cytuje, to znaczy różnego rodzaju wywiady, teksty, tak, filmy itd. Tak. To jest portal nie taki, że codziennie są wiadomości, bo na różnych portalach są codziennie wiadomości, tylko raczej jak jest jakieś ważne zdarzenie, to żeby w takim szerszym ujęciu, z takiego szerszego punktu widzenia ująć wszystkie te wydarzenia. Tak jak na przykład te wydarzenia, które będą przedmiotem naszej rozmowy dzisiaj. Mhm. Bo to, co się dzieje obecnie w mediach, jest takie, że bardzo się próbuje skupić uwagę tylko na pewnym specyficznym momencie i pokazać, i tak wyrobić w społeczeństwie nastawienie tylko właśnie do tego zdarzenia, które oni sami w pewien taki stronniczy sposób zaprezentowali. I to tak, że ludzie nawet nie są świadomi tego, że właśnie są ofiarami takiej manipulacji. No właśnie, panie Tomaszu, zacznijmy może od głośnego w ostatnich dniach wywiadu Tuckera Carlsona z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Władimirowiczem Putinem. W Polsce wzbudził ten wywiad spore kontrowersje, ale to głównie dlatego, że Putin stosunkowo dużo mówił o Polsce i nie zawsze jakoś tak sympatycznie. Rozmawiałem tu wczoraj z Grzegorzem Braunem. Grzegorz Braun nazwał tą retorykę prezydenta Rosji retoryką stalinowską. Powrócił do takich, powiedzmy, tez stalinowskich, że II wojnę światową wywołali Polacy, że w zasadzie pakt Ribbentrop-Mołotow to był pakt tych, którzy chcieli ratować pokój w Europie, to znaczy Adolfa Hitlera i Józefa Stalina. Dla przeciętnego Polaka są to rzeczy nie do przyjęcia, bo no, uczono nas dokładnie na odwrót, że to właśnie Hitler ze Stalinem wywołali tą wojnę, a my byliśmy tymi, którzy starali się jej zapobiec. No, myślę, że wywiad jest ważny i wbrew pozorom warto się z nim zapoznać. Natomiast żeby właśnie wyrobić sobie własne zdanie. No jesteśmy w wolnym społeczeństwie, jest swoboda wypowiedzi. Mhm. Jeśli będziemy cenzurować wypowiedzi, które nam się nie podobają, no to wtedy kto decyduje o tym, które wypowiedzi są niedobre? Właśnie niestety trzeba... No, można się z Putinem nie zgadzać, ale trzeba przynajmniej wiedzieć, co myśli na dany temat. Żeby wiedzieć, w jaki sposób się z nim nie zgadzać. Tak? No właśnie, no on prezentuje pewną narrację, pewną optykę rosyjską. Mhm. Może nawet na pewnym etapie historii optykę sowiecką, ale trzeba to jak gdyby poznać, żeby coś skrytykować, trzeba przede wszystkim wiedzieć, co się krytykuje. Oczywiście, jak ktoś, komuś się ta możliwość wypowiedzi i on w czasie tej wypowiedzi się ośmieszy, to jak mu to pomaga? No, zamiast mówić po prostu, nie dawaj mu nic do powiedzenia i go atakujmy za wszystko, to lepiej dać mu się wypowiedzieć i niech sam da światu poznać, co mu po głowie chodzi. Jakie ma myśli. Ale ja powiem szczerze mówiąc, że ten wywiad z Putinem, ja go troszeczkę inaczej postrzegam. Cały ten aspekt historyczny, powiem szczerze, mnie zupełnie nie obchodzi. Naprawdę, bo powiem szczerze, jak załóżmy, że są państwo na froncie, siedzą państwo w okopie, zaopatrzenia nie ma, żołnierze poginęli, w radiu słychać, że wszystko jest okej. Okay. Propaganda sukcesu. Tak. To co w tym momencie kogokolwiek obchodzi, co się działo 80 lat temu w korytarzu gdańskim? Jakby, powiedzmy, ja nie mówię, że to nie jest ważne w ogóle, że historia nie jest ważna, ale ja mam wrażenie, że ludzie skupili się nie na tym, co się dzieje w tym momencie, tylko rzucili się na coś, co było tak dawno temu, że biorąc pod uwagę te problemy, jakie teraz mamy, to jest to, no, tak powiedzmy, mało istotne.
No Putin nie tylko 80 lat wstecz, ale mówił o sprawach sprzed 700, sprzed 1000 lat. Tak, i to w ogóle się tak cofnął, że ja właśnie nie rozumiem tej krytyki, że czemu Tucker Carlson nie korygował Putina, gdy on kłamał na temat historii? A co, miał 2 godziny go krytykować, korygować za to? No co by on z tego uzyskał? No niech powie, inni sobie historycy to skrytykują. Nie ma sensu robić tutaj jakiś... nie wiem, nawiązań do tego, że on tam ma licencjata z historii czy coś, więc czemu on się nie wypowiedział? A może go to po prostu w tym momencie nie obchodziło? Nie? No bo jakby trzeba brać pod uwagę to, bo jest coś takiego w Polsce, że jest wielka pogarda do tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Ja powiem taki przykład. W zeszłym roku, jak prezydent Biden był w Warszawie, to we wtorek w programie Andrzeja Morozowskiego, bodajże we wtorek albo w środę, nie pamiętam, ale była rozmowa z dziennikarzami na temat Palestyny Wschodniej. Ja mam na myśli tą Palestynę Wschodnią w stanie Ohio, tam gdzie było to wykolejenie pociągu, ta chmura ciemna, wyglądała jakby bombę atomową zrzucili. Ja dokładnie już nie pamiętam tego cytatu, muszę to wygrzebać w końcu, ale oni powiedzieli, jeden z tych zaproszonych gości powiedział: ale przecież trzeba edukować Amerykanów, że są rzeczy ważniejsze niż jakieś wykolejenie pociągu. No. Ale to jest właśnie sposób myślenia polskich dziennikarzy. Oni po prostu nie... Oni w ogóle lekceważą to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. I z Donaldem Tuskiem na czele, jak on powiedział, że Ronald Reagan by się w grobie przewracał, jakby widział, że nie chcą uchwalić tego pakietu pomocowego. Nie chcą uchwalić, bo chcą najpierw swoją granicę zabezpieczyć. Nie? Jak... I to może przeszło, ludzie może w większości nie zrozumieli, co się stało, jak Lindsey Graham, republikanin Lindsey Graham, też pokazał ten tweet Donalda Tuska i powiedział: a panie premierze, co pan myślał, jakby panu przez granicę 7 milionów osób przeszło? Nie? I oni powiedzieli, że nie, u nas Ukraina znowu. Właśnie oni po prostu traktują Amerykę jako taką skarbonkę, która będzie się dla nich wiecznie otwierać, jakby, choćby nie wiadomo, co robili. Nie? Właśnie to jest skrajna pogarda, arogancja taka, buta, że jest takie małe jakieś państewko po drugiej stronie świata i czemu Ameryka nie posyła swoich synów po to, czy nie wysyła ostatniego grosza, którego nie mają, bo mają 34 miliardów długu w budżecie, którego nie uchwalili, bo oni już drugi raz mieli tą continuing resolution, które uchwalili na 45 dni, żeby odsunąć w czasie uchwalenie tego budżetu. Nie? I te 20 miliardów, które próbowali uchwalić na ochronę granicy, to nie jest po to, żeby ją zabezpieczyć, żeby ją uszczelnić, żeby ten płot postawić, czy coś, tylko po to, żeby przyspieszyć przetwarzanie tych wniosków o azyl. Więc jak Lindsey Graham musi coś takiego powiedzieć, a ten facet w momencie tylko jak coś się dzieje na Bliskim Wschodzie, mówi, że trzeba od razu zacząć bomby zrzucać, no to coś jest nie tak. Jak Marco Rubio to robi, bo Marco Rubio podobny jest, tylko trochę bardziej łagodny. Jak on bronił Wiktorię Nuland, jak było pytanie o te laboratoria biologiczne. Tak jak Tucker Carlson wtedy to miał materiał i oni wręcz... Na ten sam temat? Bo on w ogóle na początku zaczął mówić, że te laboratoria biologiczne są, można sobie wynaleźć ten materiał i go krytykowali, że on tam się szerzy propagandę Putina, a potem Wiktoria Nuland jest ten i mówią, że tak, mieliśmy te laboratoria biologiczne, ale w celach obronnych. Kilka się to... Nie, nie, tak? To jest coś takiego, nie? Także jakby nie bierze się w ogóle pod uwagę tego, co się teraz dzieje. Jakby na przykład był taki komentarz i wydaje mi się, że to była najważniejsza część całej tej rozmowy, o tym, że następuje podział na 2 bieguny. I Rosja, no oni tam oczywiście mówią, że Rosja słabnie, że pada, że właściwie wyciąga 2 miotły z kibla i z tym na front idzie. No to jak z tym idzie na front, to czemu mówią o tym, że trzeba zbudować fabryki produkujące broń, trzeba ściągać ludzi, żeby ten... I czemu Zełenski jedzie po całym świecie i te pieniądze wyciąga? Nie może tych 2 mioteł zniszczyć? Jakby jest... Ja rozumiem, propaganda i tak dalej, ale jest, ludzie nawet nie zdają sobie sprawy, że przyjmują do wiadomości jakoś świętą prawdę rzeczy, które w sumie jakoś tak nie kleją się. Jakoś ten przekaz troszeczkę taki jest niespójny. My podobno mieliśmy według generała Skrzypczaka wygrać 2-3 dni. Nie? Na początku tego konfliktu. Zaraz będzie 2. rocznica. Już coś tam mówią w prasie zagranicznej, że jednak tak chyba nie będzie szansy wygrać. Bo to jeszcze... Bo nie może się Zachód po prostu poddać, więc szukają jakiegoś sposobu, żeby tu coś tam zrobić. Tak?
I jest też mówienie, że no, Putin tyle walczy, ale idzie na zachód. A ile trzeba kasy utopić to, żeby on nie poszedł na zachód? Zresztą po co miałby iść na zachód? Jak mu wchodzą pod ostrzał artyleryjski, to po co ma iść? Poczeka, się wszyscy wykrwawią i sobie pójdzie. Nie? No pod Andiivką to tam generalnie Ukraińcy już się wystawiają jak kaczki na strzelnicy. Tak. No i niedługo nikt tam ze strony ukraińskiej nie zostanie. No. I nie chcę zbyt mocno w to wchodzić, bo są oczywiście eksperci, którzy śledzą to tak z dnia na dzień, a tak trochę mniej, ale coś tam minimalnie się orientuje tylko. Natomiast inna sprawa, i tu chciałbym stanąć trochę w obronie Tuckera Carlsona, bo słyszał pan zarzuty, jakie były pod jego adresem, że to nie jest prawdziwy dziennikarz, że on nie zadawał mu trudnych pytań, że on szerzy propagandę Kremla, że jest pożytecznym idiotą. Takie cztery główne zarzuty były. Ja tu chciałem właśnie, korzystając z okazji, odnieść się do tego wszystkiego. Przede wszystkim tak, nie jest prawdziwym dziennikarzem. Niech rękę podniesie ten polski dziennikarz, który przeprowadził wywiad z ofiarą powikłań poszczepiennych. Nie? Bo na przykład Robert Mazurek zrobił vloga, bo on tam ten kanał Zero ma teraz i tam robi bzdury różne tam. To on w momencie, jak robi taki vlog i mówi, że Carlson to tam dał się wymanewrować przez Putina, coś takiego, nie? To on potem zaprasza Annę Marię Żukowską na dwugodzinną rozmowę, w czasie której mówi, że osoby identyfikujące się jako mężczyźni, mogą mieć miesiączki. I to jest prawdziwe dziennikarstwo. Nie? A Tucker Carlson, on w ogóle bardzo... To nie jest tak, że on jest popularny dlatego, że on był w Fox News i ludzie po prostu się zakochali, bo jest prawicowym komentatorem. Tylko dlatego, że on miał masę różnych wywiadów i masę różnych sytuacji, w czasie których pokazał na przykład społeczeństwu coś nowego, wyniósł pewne tematy taką na szerszą płaszczyznę, na przykład to wielkie zastępowanie, bo tam były rozmowy. I w dodatku jeszcze Jonathan Greenblatt z Anti-Defamation League... No oni tam mieli wojnę niezłą, więc on jakby tam pomógł. Powiedzmy, że ten moment, co oni tam mieli, to taka gaśnica u nas była. No właśnie. W tym. Ja muszę to potem tam przywołać, bo może już nie będę tych rzeczy mówił, bo to może troszeczkę za daleko pójść tutaj, jeśli chodzi o YouTube. Tak? Ale były różne rzeczy. Był na przykład wywiad z Tonym Bobulińskim, byłym partnerem biznesowym rodziny Bidenów, i ten wywiad był przeprowadzony w październiku, 3 tygodnie, czy tam 2 tygodnie przed wyborami prezydenckimi. I on ten wywiad przeprowadził godziny. To można sobie łatwo w internecie znaleźć. Właśnie Tucker Carlson, tak? Tak, tak. I co więcej, Tony Bobuliński, to jest o tyle ważne, to mówię, bo on dzisiaj w nocy z 13 na 14 lutego, bo dzisiaj są walentynki, miał zeznanie za zamkniętymi drzwiami pod przysięgą przed komisją badającą właśnie to, czy trzeba postawić Bidena w stan impeachmentu. I on pod przysięgą powtórzył to, co powiedział wtedy w tamtym wywiadzie. Co więcej, jak inny były partner biznesowy Bidenów, a konkretnie Huntera Bidena, Devon Archer, też się pojawił za zamkniętymi drzwiami przed tą komisją i mówił o tym, że Joe Biden to dzwonił do syna, żeby zapytać się go, jaka tam u nich jest pogoda. I za każdym razem dzwoni, jak było posiedzenie zarządu, tak? W różnych tych sytuacjach biznesowych, tak? To Devon Archer udzieli wywiadu Tuckerowi Carlsonowi od razu po tym. Można to też sobie łatwo znaleźć. Właśnie Carlson dużo różnych rzeczy pozytywnych zrobił, co by o nim nie powiedzieć, co by tam nie mówić o tym, że on tam z CIA był, czy coś takiego. Nie wchodzimy w to, bo to ostatecznie nie ma znaczenia. On zrobił coś porządnego. Jak była w czerwcu 2021 roku kampania szczepieniowa, w Polsce wiek 12-15 lat, to w tym czasie była historia o takiej dziewczynie Maddie DeGray. W Stanach Zjednoczonych. Tak, ona w ogóle już jakiś czas temu matka umieszczała materiały na Facebooku. Ja to widziałem, tylko że ja po prostu w to nie wierzyłem. Bo to było z tego badania klinicznego Pfizera. I w lipcu, 2 lipca 2021 roku Carlson przeprowadził wywiad z jej matką. Z matką tej dziewczyny, ze Stefanii DeGaray. I on to zrobił w momencie, kiedy to było ważne, a nie teraz tutaj tacy spryciarze w Polsce mówią, że o, coś tam. Nie? Także troszeczkę nie na miejscu. Każdy, który takich argumentów używa, to ma tyle na sumieniu, że szczerze mówiąc, jeśli oni uważają, że w ich wydaniu to jest prawdziwe dziennikarstwo, a Tucker Carlson nie jest prawdziwym dziennikarzem, to ja bym chciał, żeby było mniej prawdziwych dziennikarzy.
jeśli tak mają to definiować. Nie? Nikt nie powiedział, że nie jest dziennikarzem śledczym, on po prostu przeprowadza wywiady z ludźmi, a oni mówią mu, co mówią. Tak? Wyszło mu, jak wyszło. Nie? Druga sprawa, to były te trudne pytania. Ja nie wiem, w jakim świecie nasi dziennikarze żyją, ale Putin, Władimir Putin, to nie jest, nie wiem, Jacek Sasin, czy nie jest jakiś tam były polityk jakiejś partii politycznej, tylko to jest przywódca supermocarstwa, który represjonuje dziennikarzy. Więc jak Putin nie chce odpowiedzieć na jakieś pytanie, to można mu sobie zadawać tyle tych trudnych pytań, ile wlezie, i on i tak tego nie powie. A były takie pytania. Na przykład Chris Wallace skrytykował Tuckera Carlsona. On teraz, Chris Wallace jest teraz dziennikarzem CNN-u, ale on kiedyś był dziennikarzem Fox News i prowadził pierwszą debatę prezydencką między Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. I państwo może Chrisa Wallace'a kojarzą, bo on właśnie zapytał Trumpa o to, którą grupę białych suprematystów pan potępia, i to było to Proud Boys, spocznijcie, czekajcie, coś takiego. To był ważny epizod w trakcie tej kampanii wyborczej. Wallace teraz jest w CNN-ie i on powiedział, bo on też przeprowadził wywiad z Putinem kiedyś, on powiedział, że powinien był go zapytać między innymi o to, czemu postanowi zaatakować Rosję. I pan słuchał tego wywiadu, to wie pan, że Tucker go o to zapytał generalnie, tak? Więc ja nie mam pojęcia, jak on słuchał tego wywiadu, ale w każdym razie ten. I za przykład tego pytania, które było trudne, to właśnie było to, bo Wallace zapytał o to Putina. Czemu pan represjonuje dziennikarzy w swoim kraju? I on to podał, tylko że on potem nie powiedział, jaka jest odpowiedź Putina. I co Putin odpowiedział? Ja sobie znalazłem ten wywiad, tak z ciekawości, żeby zobaczyć, co on powiedział. I Putin powiedział: a kto u was zabił prezydenta Kennedy'ego? Rosja czy Ameryka? I on tak odpowiada. Robi coś takiego, to potem dostaje takie odpowiedzi kompromitujące dziennikarza. Bo on sobie nic nie robi z tych dziennikarzy. Nie? Także takie zadawanie trudnych pytań, ale takich konfrontacyjnych, agresywnych, to nic nie daje i zwykle często ośmiesza. I nie było sensu. Na przykład, jak na pod koniec było pytanie o tego dziennikarza, tego Gerszkowicza, tak? Ten... to no, jak Tucker zrobił coś takiego troszeczkę pod koniec, to Putin powiedział, no nie będziemy nic tu mówić, bo nasze służby wywiadowcze między sobą tam gadają. Takie jakieś takie zepchnięcie było kompletnie. No bo... Także z Putina nie ma czegoś takiego, że dziennikarz wywrze presję na Władimirze Putinie. To jest po prostu niemożliwe. Szczególnie w tej obecnej sytuacji, jaka jest. Także nie mam dlatego pojęcia, czego ludzie próbują tu oczekiwać. Tak? A co by na przykład powiedział, kłamie pan, Polacy nie kolaborowali z Hitlerem. Tak? Po co Carson miałby to robić? I co by się stało? To by się skończył i tyle. Nie? No tak, co on by przez to osiągnął? Po prostu dałem powiedzieć, niech sobie inni korygują to. I było jeszcze inne pytanie w innym wywiadzie, i to było chyba przed szczytem G7, inny dziennikarz taki, nie pamiętam który. Bo to pytanie było, do kogo? Do Putina? Do Putina, inny dziennikarz był, i to było po ataku na Kapitol. Bo to był ten chyba 2021 wywiad. I dziennikarz zapytał wprost Putina, czemu kazał pan zabić Aleksandra Nawalnego? No i co Putin odpowiedział? Putin odpowiada, a kto wydał rozkaz zabić tą kobietę, która została zastrzelona w waszym Kapitolu? Kto więzi te 400 osób już zaaresztowanych po tym proteście, który wy podobno mieliście, a który by został zorganizowany zgodnie z zasadami demokracji? Nie? No to coś takiego robi. Także ja nie mam pojęcia, czego oni sobie tutaj chcą. Więc tak, nie jest prawdziwym dziennikarzem, nie zadaje trudnych pytań. Potem było szerzenie propagandy Kremla. Kolejna uwaga. To jest bardzo ciekawe, bo jak państwo sobie zobaczą, jeśli to jeszcze będzie dostępne, wydanie faktów z 9 lutego i zobaczą to państwo mniej więcej od 16 minuty, to tam najpierw jest materiał o tym, jak Zełenski odwołał Załużnego i powołał Syrskiego. Materiał tak, że Ukraina potrzebuje pomocy, że walczy z dyktatorem, coś takiego. I pod koniec tego materiału właśnie było nawiązanie do tego wywiadu z Tuckerem, że Tucker tutaj podstawia mikrofon mordercy, bo to słowa Hołowni w ogóle były, że jest kumplem Trumpa i że on tam jest popularny, że go tam zwalniali. Po prostu krytykowali go jak tylko się dało. I że szerzy propagandę Kremla, że jest pożytecznym idiotą, cały ten wachlarz był. W następnym materiale, zaraz po tym materiale, było na temat raportu Roberta Hura dotyczącego tych dokumentów
przechowywanych w garażu przez Bidena. Zresztą nie tylko w garażu, bo było jeszcze na uniwersytecie, jeszcze było w jakimś biurze w Chinatown. Nie? Także w różnych tych miejscach. I to było jeszcze nawet dokumenty z czasu, jak był senatorem, czyli to było zdecydowanie dłużej. To też. I zaraz do tego nawiążemy. Znaczy porozmawiam jeszcze, tak? O tym raporcie Roberta Hura. Tak, tak. I ten materiał, bo tam ten jeden fragment, który był, jak Państwo sobie posłuchają tego, to na wstępie było powiedziane, że Joe Biden nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, bo jest starym panem, będzie uznany za starszego pana dobrej woli, który ma problemy z pamięcią. I za przykład tych problemów z pamięcią było to, że nie pamięta, kiedy został wiceprezydentem. Ale tylko to powiedzieli. Jeśli Państwo znają trochę tą sprawę, to nie była jedyna rzecz, która została zwrócona, na którą zwrócono uwagę w tym akapicie. W tym akapicie, w którym ta informacja była o tej wiceprezydenturze. Bo ten akapit, na początku pierwsza połowa, to jest właśnie to, że nie pamięta, kiedy został wiceprezydentem, a nie kiedy przestał być wiceprezydentem. A potem kolejne zdanie to było... Śmierć syna? Tak, śmierć Bo Bidena. Nie pamiętał, kiedy jego syn Bo Biden zmarł. I to nawet nie jest tak, że się pomylił o rok, tylko o kilka lat. A to jest sprawa sprzed 9 lat. Tak, bo Biden zmarł w 2015 roku. Czyli to nawet 10 lat nie minęło, a on nie był w stanie tej daty sobie przypomnieć. Nie? No, chory człowiek. Ale że jak korespondent TVN-ów Marcin Wrona nie podał tego faktu? To jest jednak bardzo ważne. Bo on przeczytał, ja nawet powiem, że w tym materiale, tam w pewnym momencie jest taki, że kamera jedzie po tym tekście, po tym akapicie. Naprawdę, kamera jedzie po treści tego akapitu i pokazuje tylko tą górę, a nie ten dół. Więc on podjął świadomą decyzję, żeby o tym nie mówić, bo wszyscy o tym tam mówią teraz. Ale tak informują polskiego odbiorcę, bo nie można powiedzieć, że Biden nie ma bladego pojęcia, na jakim świecie w ogóle żyje. A bo wiele osób, to się tak wydaje, proszę Państwa, to się tak wydaje, że wszyscy jak siedzą w mediach społecznościowych, to wszystko wiedzą. Większość osób tego nie wie. Naprawdę. Większość osób w ogóle bladego pojęcia nie ma o większości tych szczegółów, o których tu mówimy teraz. Tylko włączają sobie wieczorem wiadomości i oni tylko słyszą to, co Marcin Wrona przygotuje w faktach. I dlatego jesteśmy w takim szambie, jakim jesteśmy. I jeszcze ostatnia rzecz, bo jeszcze nawiążę do tego, ale to chcę zakończyć ten temat Carsona szybko. Jeszcze jest to, że jest pożytecznym idiotą. Carlson, jak sam powiedział po tym wywiadzie w Dubaju, bo zostało to zapytane, jakie ma wrażenia po tym, on powiedział, że on chciał po prostu dowiedzieć się, co Putin myśli o tym wszystkim. No to pojechał, zapytał go i mu powiedział. Tak, można sobie to oceniać, jak sobie to można oceniać. Niektórzy to chwalą, inni to krytykują. Ale jak to Tucker widzi? To jest problem. Bo tak jak tu mówiłem wcześniej, nie bierze się w ogóle pod uwagę tego, co się dzieje w Ameryce. Bo Tucker, on nie jest Polakiem. Ja nie wiem, czy to może wywołuje wielkie zaskoczenie w polskim środowisku opiniotwórczym. On jest Amerykaninem i on widzi, co się dzieje w jego kraju. Jak właśnie ta granica jest, to wszystko. I on pojechał do tej Moskwy i można powiedzieć, że Moskwa to centrum, gdzie tam był, że te sklepy, po których tam chodził, czy ten teatr był, to była taka fasada. Ale to była ładna fasada. A on jak myśli o swoim mieście, gdzie na przykład w Kalifornii ma namioty po długości ulic, naprawdę, widział pan może to, jak to są te namioty, jak w Pensylwanii są ulice narkomanów, jak wszystko, jak skala przestępczości rośnie, zwłaszcza po tych protestach Black Lives Matter, jak teraz w Nowym Jorku na przykład kilku takich imigrantów napadło na tego policjanta i potem prokurator puścił ich wszystkich wolno oprócz jednego, bo z nagrania nie był w stanie ich rozpoznać, no to tam wiadomo. I teraz oni gdzieś czmyknęli. I takich sytuacji, gdzie wszystko się rozpada w Ameryce, jest wiele. Budżet, te wszystkie problemy z przestępczością, no tego jest dużo. I on to widzi i potem jedzie na przykład sobie do Paryża, widzi, co się tam dzieje, jedzie do Londynu, widzi, co tam się dzieje, a potem jedzie do Moskwy i patrzy, o, patrzcie, jakie ładne miejsca, albo do Singapuru, bo on wymieniał różne miasta, to nie jest tylko tak, że Moskwa. On po prostu mówi, że miasta w tym regionie azjatyckim, te główne miasta, one wyglądają pięknie. On jak patrzy na to, co się dzieje w jego kraju, to on by chciał, żeby jego miasta były tak piękne. Nie to, że on chce nagle, nie wiem, przeszczepić Putina do Ameryki, tylko on chce, żeby jego przywódcy wzięli się do roboty,
a nie jedyne, co są w stanie zrobić, to uchwalić pieniądze dla Ukrainy, pieniądze, które nie mamy, nie wiadomo, które idą. I teraz jak mówią, że na przykład Zełenski znowu sobie jakąś tam willę funduje, że nie załóżmy, Arestowicz, on się teraz opala na jakimś lazurowym wybrzeżu, czy coś takiego, za co on się opala, skąd mam te pieniądze? Co oni sobie robią? A potem posyłają rodziny, dzieci, kobiety w ciąży na ten front, żeby walczyli z Putinem i co oni z tego mają po tych 2 latach? I oni się chwalą, że uchwalają, Tusk uchwali się i teraz w kongresie się chwalą, że uchwalili pieniądze na kolejne kilkanaście miesięcy tej wojny. I rzecznik prasowy John Kirby w Pentagonie mówi, że bo teraz nawet tam trochę Karine Jean-Pierre zaczyna zastępować, bo ona jest idiotką po prostu. To on mówi, że ta wojna prawdopodobnie będzie jeszcze kilkadziesiąt lat trwała. No to kto szerzy propagandę Putina? Putin czy Ameryka, jak takie rzeczy robi i wygaduje? Nie? No bo jak, co widzi przeciętny Amerykanin? Możecie wydać ostatnie grosze, których nie macie, na wojnę, którą nie wygracie, bo jakoś nie jesteście w stanie jej wygrać, mimo tego, że ciągle wygrywacie i się dzielnie bronicie, albo możecie pomóc naprawić wszystkie nasze problemy. No to co to Amerykanin obchodzi, co się na Ukrainie dzieje? Nie? A jeszcze teraz wikłają w ten konflikt na Izraelu. Jak Janet Yellen raz poszła i powiedziała, że jak był problem z tym, że jest dziura budżetowa na taką wielką skalę, to ona pojechała tam gdzieś i powiedziała, że mamy pieniądze i na Ukrainie, i na Izrael. Jaki to jest przekaz dla Amerykanina? Nie? Nikt nie może tego zrozumieć, że Ameryka to też tam jacyś ludzie mieszkają. I też jakieś chcą mieć życie. A nie tylko ciągle jakieś wojny finansować, które w ogóle nie wiadomo, na czym to polegają. Nawet nie chcą uchwalić sposobu kontrolowania wydatków tych pieniędzy. Chyba tylko tam 3 republikanów coś tam robi. Rand Paul na przykład parę razy próbował. No, to tyle w temacie Carsona. Ja się, powiedzmy, bardzo tym wszystkim denerwuję, bo to aż ludzkie pojęcie przychodzi, co się dzieje. Może wróćmy na chwilę do raportu Roberta Hura, gdzie właśnie punktem wyjścia były te dokumenty w garażu, zdaje się, tak? Tak, punktem Bidena. Tak jak to zostało zaprezentowane właśnie w tym reportażu, co powiedziałem, w faktach. Zresztą można osobno też ten reportaż znaleźć, jak się poszuka Marcin Wrona tam, że ten, to samo wyskakuje. Mhm. Zresztą tam w artykule pewnie swoim zamieszczę, jak go dokończę, bo już tam niewiele mi zostało. To w paru miejscach, ale zaprezentowali właśnie, że w garażu. Jeszcze nie tylko, że w garażu. Oni nawet specjalnie pokazali tylko te zdjęcia, jak te dokumenty są w pudełkach, a nie to, że leży w jakimś takim rozwalonym garażu, jakby 20 lat nikt tam nie zaglądał. Nie? Nawet w tym dokumencie było napisane, że agenci FBI przyszli tam, zobaczyli te dokumenty i przepakowali do ładniejszego pudełka. Tak, no to jest komedia po prostu. Co zawiera ten raport i czy nie jest on trochę przereklamowany? Rzeczywiście jest tak ważny, czy został przereklamowany, pana zdaniem? Od razu na wstępie powiem, że jeszcze muszę cały raport od deski do deski przeczytać, bo na razie tylko jego fragmenty znam, bo chcę o tym wywiadzie jakby artykuł zamknąć, więc jeszcze troszeczkę tam mi to zajmie. Natomiast z tego, co już widziałem tam, co tam doczytałem, to powiem szczerze, że ten artykuł i to wszystko, co się dzieje wokół tych dokumentów Bidena, to można to porównać do afery serwerowej Hillary Clinton. W pewien sposób, w jaki to jest załatwiane, bo proszę zobaczyć, jaka konkluzja. Sprawa dotyczy dokumentów, które wyniósł, kiedy był wiceprezydentem, a nawet kiedy był senatorem. Bo jeszcze jako wiceprezydent, to jeszcze można powiedzieć, że tam miał jakieś tam prawo, jeśli to były jego własne dokumenty. Nie jakieś cudze, tylko coś, co on sam wyprodukował w trakcie swojej pracy. Więc jeszcze tak tamten. Ale gdy był senatorem, to już w ogóle nie ma żadnego gadania. I on wiedział to. On wiedział sam. I to było. I czemu to w ogóle wyszło na jaw? Zacznijmy od tego. Bo przecież mogli to zamieść pod dywan, udawać, że się nic nie stało i odłożyć dokumenty na miejsce. Prawdopodobnie jest właśnie taka teoria, że dlatego właśnie był ten nalot na Mar-a-Lago. Zrobili wielką szopkę z Mar-a-Lago, dlatego że wiedzieli, że sprawa z dokumentami Bidena wyjdzie, bo nagle się okazało, że nie wiem dokładnie właśnie czemu oni dokładnie podjęli te decyzje, to jest kwestia spekulacji, ale jest właśnie to podejrzenie, że to Mar-a-Lago miało przykryć sprawę tych dokumentów Bidena, bo zanim był nalot na Mar-a-Lago, to już Biden miał rozmowę jeszcze przed wyborami połówkowymi w 2022 roku właśnie o tym, że będzie problem z tymi dokumentami.
Więc jakby zrobili nalot, zrobili szopkę i potem zaczęli jakoś też nie mówić, a tutaj w garażu coś jest, a tutaj na uniwersytecie coś jest. Nie? Jak tam ktoś pamięta, jak to się pokazywało. I czemu tak było? Co takiego jest ważnego w tych dokumentach? No właśnie to jest ten problem, że oni prezentują pewien obrazek tego, tak jak w przypadku tego, co było z Hillary Clinton, i mówią, że właściwie coś się stało, że przetrzymywał te dokumenty, że było to, nie? No ale no, nie chciał tego zrobić. Tak, no biedny staruszek, ma słabą pamięć, tak, współpracował z nami. A co z tego, że współpracował? Chodzi o to, czy on to zrobił. Zrobił. I z Hillary Clinton jak było? Jak James Comey wyszedł i miał to oświadczenie w 2016 roku, to 10 minut mówił, że tak, miała ten serwer, miała kilka serwerów, miała techników, ludzie się łączyli przez telefony z tym serwerem, bo to było tak, to takie środowisko społecznościowe było troszeczkę, nie? Ona potajemnie to robiła i to wyszło na jaw tylko dlatego, że rumuński haker włamał się na konto pocztowe senatora Sydneya Blumenthala, który właśnie rozmawiał po prostu z nią przez tą... przez ten serwer, w sensie, że on wysyła maile na adres, który był powiązany z tym serwerem, o którym nikt nie wiedział, bo to dopiero wyszło w sprawie całego właśnie wyniku tego włamania, a potem jak było to włamanie, jak była komisja w sprawie Benghazi, to zażądali dokumentów, które były tam, które wynikało, że niby są w tych mailach i się okazało, że nie mają, w rządzie nie mają tych dokumentów, czyli ona miała dokumenty służbowe, o których rząd nie wiedział. I wtedy to wyszło na jaw. I podobna tutaj rzecz jest taka, bo jest podejrzenie, może tak, pamiętają Państwo na pewno historię z firmą Burisma na Ukrainie. Z tego powodu był impeachment, bo Joe Biden pochwalił się w czasie wystąpienia w ramach Council on Foreign Relations, jeśli dobrze pamiętam, o tym, że pojechał na Ukrainę i przymusił Poroszenko do wyrzucenia prokuratora Szokina, bo on właśnie prowadził śledztwo w sprawie Burizmy i już miał zaraz przesłuchiwać Bidena, Huntera Bidena, który siedział w tej Burizmie. Jaki związek ta sprawa z tego garażu ma z tym? Dlatego, że Hunter Biden, jak miał ten laptop, o którym oczywiście też była mowa w 2020 roku przed wyborami, też tam Tucker coś o tym powiedział, i rozmawiał z Tonym Bobulińskim zresztą, to też muszę przypomnieć jeszcze raz. W czasie tego, z tego laptopu wyciągnięto wiele wiadomości. I Hunter generalnie pisze niechlujnie. Nie, to nie jest gigant intelektualny. Ale w 2014 roku, zanim jeszcze tam zaczęli całą tą współpracę Rosamund Seneca i z Burizmą, tak jakoś tak zaczynali, Hunter napisał dość szczegółowy list, taki geopolityczny list, na temat rozpoczęcia tej współpracy, tego wszystkiego. Nie pamiętam teraz dokładnie tego listu, ale osobliwe jest to, że on był w ogóle niepodobny do tego, co Hunter zwykle robi. I pytanie jest, czy on ten list napisał na podstawie tych dokumentów, które Joe Biden wyniósł. I czy tego nie próbują przykryć? Może nie on to napisał. Może ktoś... Nie, w sensie, że on napisał tego maila, bo on ze swojej skrzynki pocztowej to wysyłał, ale na podstawie czego on tego maila napisał? Czyli jeśli on napisał tego maila na podstawie dokumentów niejawnych dotyczących Ukrainy, które Joe Biden wyniósł, jak gdyby był wiceprezydentem... Czyli kolejne przestępstwo. To podważa zupełnie pierwszy impeachment. Bo oni wszystko wiedzieli, tylko postanowili to tak zaprezentować światu, żeby się Trumpa pozbyć, bo on próbował ujawnić ich lewe interesy. Na razie jeszcze to tak trochę w formie spekulacji, ale jest już takie... Poszlaki są. Że o to chodziło. Że mogło prawdopodobnie... A może jeszcze o coś innego chodziło, bo oni mogą coś innego jeszcze próbować przykryć, bo może nie chodzi tylko o Burizmę. Może oni w ogóle... Może ponieważ jest to... Bo teraz Tony Bobuliński pod przysięgą zeznał, że ten the big guy, ten co tam miał te 10% tam mieć, działki, no to jest Joe Biden. Czyli tak jak powiedział wtedy w 2020 roku. I pytanie jest właśnie, czy Joe Biden regularnie nie wynosił dokumentów niejawnych, żeby prowadzić rodzinne interesy. Bo to miał list do zaoferowania Joe Bidena, a właściwie dostęp do Białego Domu. Czyli przez to, czyli oni mieli tam całą tą... No, i wychodzę trochę naprzód, ale nie jest to zupełnie takie ten... I z tym raportem powiem jeszcze, bo tam powiedziałem coś o Bo Bidenie. Jest powód, czemu oni o Bo Bidenie nie powiedzieli nic w czasie tego reportażu. Bo pytanie jest, o ile lat by się pomylił.
I potem byłoby pytanie, czy to był jedyny moment, kiedy on się pomylił. Bo jak się słucha, jak się patrzy w media i się śledzi, to oczywiście to wiadomo. Ale większe społeczeństwo w ogóle nie ma o tym pojęcia. Bo nie wie na przykład, że w tym tygodniu, w którym w ogóle był ten raport, a w ogóle to w ogóle ta konferencja, bo Biden zorganizował taką krótką konferencję parę godzin po tym wywiadzie z Putinem. Po publikacji wywiadu z Putinem w każdym razie. Odniósł się do niego? Odniósł się do raportu Roberta Hura, ale chodzi o to, że jak Putin siedział przez pół godziny, opowiadał historię ze szczegółami, tak jak on powiedział, to potem Biden wyszedł na 12 minut i zapomniał, bo on pokazał, że wie, kiedy mówił. Nie powiedział, nie podał roku, nikt się go to nie zapytał, ale mówił, że myśli codziennie o swoim synu i ma różaniec taki i zaczął wymieniać nazwę tego różańca, skąd tam jest, że jakaś pani coś tam. Ale nie dokończył. Nie dokończył, bo zapomniał w momencie, jak o tym mówił. Nie? To jedno. A potem powiedział, że Meksyk graniczy z Izraelem. No. Bo on powiedział, że on powiedział o prezydencie Egiptu El-Sisi tak, jakby był prezydentem Meksyku. I jeszcze, żeby to tylko to było. Bo on w tym tygodniu opowiadał o tym, bo jak jeździ tam teraz w ramach prawyborów na te spotkania z wyborcami, kontrolowane dość mocno, i opowiada na przykład o Kapitolu, bo lubi do tego wracać. To on będzie wracał, bo właśnie z powodu tej insurekcji i tego całego tego syfu. To on mówił, na przykład ja byłem na szczycie G7, no bo on się z przywódcami spotyka, to on jest fajny. I mówił, rozmawiał na przykład z prezydentem Francji o tym, a co by było jakby na przykład do Izby Lordów, tam w Londynie, bo on w Londynie tak jakby to mówił, weszła zgraja tutaj protestujących i tych insurekcjonistów i chciałaby obalić prawowicie wybrany rząd czy coś takiego. Już nie pamiętam dokładnie, jak on to mówił. Tylko, że on rozmawiał o tym z prezydentem Francji, François Mitterrandem. A Mitterrand w 96 roku zmarł. I potem, jakby tego było mało, w przeciągu dnia powtórzył tę historię, tylko tym razem rozmawiał o Kapitolu z kanclerzem Niemiec Helmutem Kohlem, który zmarł w 2017 roku. Nie? I to nie jest tak, że to są jakieś potknięcia, bo każdy ma potknięcia, każdy się przejęzyczy. Trump się przejęzyczył, na przykład powiedział, że za obronę Kapitolu była odpowiedzialna Nikki Haley, a nie Nancy Pelosi. No każdy się przejęzyczy, no komu się to nie zdarza. Ale on łączy ze sobą fakty niemożliwe. On teraz, w ogóle jak był król Jordanii w Białym Domu, bodajże, chyba tak, bo to teraz było niedawno, on powiedział, w ogóle nawet nie wiedział, po której stronie stanąć, bo jest pierdoła, ale powiedział, że życie każdej niewinnej osoby w Gazie to tragedia. Coś takiego powiedział. Nic dodać, nic ująć. No po prostu on takie bzdury gada, ale wracając do Bidena, bo można powiedzieć, że to jest lapsus. Problem właśnie z tym Bo Bidenem jest taki, że jak się zaczyna śledzić przykłady tego, kiedy Joe Biden się wypowiadał o swoim synie, to można spostrzec coś naprawdę niepokojącego. Bo tak, dla tych, którzy nie wiedzą. Bo Biden zmarł w 2015 roku, 30 maja, w dodatku. Ja to mówię dlatego, że dwa tygodnie później Donald Trump oznajmił swój udział w wyborach prezydenckich. Także to tak trochę zbieżność tych dat taka bardzo ciekawa jest. Zmarł w 2015 roku w szpitalu Delaware na raka mózgu. Był prokuratorem generalnym po tym, jak wrócił z Iraku, gdzie był prawnikiem wojskowym przez rok. Czyli nie był żołnierzem walczącym na froncie, zajmował się prawem w czasie wojny. Tak, no też ważna sprawa, tak? Ja tego wcale tutaj nie chcę jakoś umniejszać, tylko po prostu takie są fakty. I w różnych momentach Joe Biden mówi, że jego syn zginął w Iraku. Raz nawet nie wiedział, czy służył w Iraku, czy w Afganistanie. Raz powiedział, że jego syn był senatorem. I on to powiedział, to z senatorem. On powiedział to 3 listopada 2020 roku, w dniu wyborów. Bo dziękował, tu mówi, dziękuję wam wszystkim za to, że wybraliście mojego syna, bo na senatora. Jak on w ogóle nawet nie startował na tą pozycję. I naprawdę, ten fragment, to jest, bo to jest nagrane na filmie, zapadła grobowa cisza, bo nie wiedział w ogóle, o czym on mówi. Nie? A potem przyciągnął Natalie, która jest, jeśli się nie mylę, córką Huntera Bidena. I przedstawia jako córkę Bo Biden. Nie?
Jakby już nie mogę, bo on kilka różnych rzeczy naraz pomylił w tym jednym momencie i nie mogę tego dokładnie spamiętać, ale on wszystko pokićkał, absolutnie wszystko pokićkał w tym. I potem tam jeszcze Finnegan przyciągnął i nazwał ją Natalie, to już w ogóle jest niesamowite. I jeszcze teraz było jedno takie wydarzenie we wrześniu 2022 roku na temat osób tam chyba zmarłych na nowotwór, nie pamiętam teraz dokładnie. I to było bardzo ciekawe, bo na początku tego przemówienia, tak powiedzmy w drugiej minucie, powiedział, że jego syn, Bo Biden, zmarł na raka mózgu, tego glejaka tam się to mówi. Jeśli się pomyliłem, proszę mnie nie bić. Ale 10 minut później powiedział, że jego syn zmarł w Iraku. I mu się po prostu wszystko myli. I jeszcze było inne wydarzenie w ogóle związane z Jackie. Nie pamiętam, była taka republikanka Jackie, która organizowała szczyt na temat walki z głodem. I ona zginęła miesiąc przed tym szczytem w czołowej kolizji samochodów. I to było tyle istotne, że Biały Dom wydał oświadczenie w tej sprawie. Dzwoniono do rodziców, chyba Joe Biden dzwonił do rodziny. Jackie Walorski, on dzwonił do rodziny i jeszcze opuszczono na 2 dni maszt do połowy, tak? I w czasie tej konferencji, jak Biden przemawiał, zaczął się rozglądać po sali i pyta się, gdzie jest Jackie? Jakby ona tam była. A miał się z jej rodziną spotkać po tym wydarzeniu. I to było tak szokujące, że dziennikarze aż zaczęli pytać rzeczniczki prasowej Białego Domu o to, co się działo. I on takie sytuacje ma w kółko. On jakieś rozbudowane historie opowiada o tym, że moja ulubiona historia to była o tym, jak z wujkiem Frankiem się miał spotkać. Już nie decyduję, jak historię opowiada, ale miał się z wujkiem Frankiem spotkać i dać mu medal, którego nie dostał, a sobie zasłużył za bitwę o Ardeny. Bo jak Joe Biden został wiceprezydentem, przyszedł do niego ojciec, poprosił go, żeby dla wujka Franka załatwił medal. Nie? Tylko problem z tą historią jest taki, że jak Biden został wiceprezydentem w 2008 roku, to ojciec zmarł w 2002 roku, a wujek Frank zmarł w 1999 roku. No tak, ale on ma ten dar, że rozmawia z ludźmi, którzy umarli 15, 20, 30 lat wcześniej. Między innymi z prezydentami Stanów Zjednoczonych czy innymi politykami. No. Żeby nie wymieniać tych wszystkich rzeczy, bo tego dużo jest, ale tego jest naprawdę dużo. I to jest wszystko zatajane przed społeczeństwem. Mhm. I on nie jest niedostatecznie sprawny umysłowo, żeby stanąć przed sądem, który on powinien stwierdzić, czy on nadaje się do tego, a nie specprokurator, ale nadaje się, żeby prowadzić supermocarstwo w momencie, kiedy są dwie wojny. Nie? No, to już. Jak pan ocenia tą wypowiedź Trumpa dotyczącą pominięcia tych państw, które nie płacą 2% PKB, pominięcia, jeżeli chodzi o zapewnienie im przez NATO bezpieczeństwa. Wywołało to dosyć dużą krytykę, ale wiadomo, że chodzi tu między innymi o tą chwiejną politykę Bidena, a sama wypowiedź Trumpa w pewnym sensie jest logiczna, natomiast oczywiście wielu politykom w wielu krajach na świecie mogło się to nie spodobać. Ja powiem tak, że teraz jak Państwo widzą to poruszenie, to poruszenie jest takie, ono właściwie się w pewnym sensie utrzymuje od jakiegoś czasu, bo on wielokrotnie o tym mówił. Praktycznie na każdym wiecu mówi o tych 2%. To jak ujął to w czasie tego ostatniego wiecu, za który się go czepiałem, to jest nowość. Ale pytanie jest, czy on to powiedział w sposób nieprzemyślany, czy on może chciał wywołać wilka z lasu. Mhm. Bo to, co można Trumpie można bardzo wiele rzeczy powiedzieć, ale nie zgubi. On nie zgubi. Bo on wie, w jaki sposób sprowokować pewne tematy. Czego powinna się może Konfederacja nauczyć, tak? Bo tak trochę. Bo o co mi chodzi? Bo teraz ważną sprawą, która będzie wracała na tapetę, to jest sprawa o te powiązania z Rosją. Bo na przykład, tak tylko nawiązując z powrotem do tego, do Carlsona, jedną z osób, która nazwała go pożytecznym idiotą, była Hillary Clinton, która właśnie miała ten serwer. I ona, jak miała ten serwer i zakończyła się cała ta sprawa, to ona potem za namową jej pracownika, jej kampanii, wpadła na pomysł i poszła do Białego Domu, do Joe Bidena, do Baracka Obamy i do Johna Brennana, który był wtedy dyrektorem CIA,
z pomysłem, żeby zmieszać Trumpa z zarzutem o koneksję z Rosją. Czyli oni wiedzieli, że to jest nieprawda, ale wymyślili. Potem była cała ta historia z Alfa Bank, że on tam niby jakiś serwer w Niemczech miał, i on się przez to komunikował z Rosją, czy coś takiego. To było oczywiście wszystko zmyślone. Ale na podstawie tego przez kolejne lata było ciągle, że Trump z Rosją współpracuje, Trump tutaj z Putinem gada, coś takiego. I to sprawiło, że wszyscy tak zaczęli myśleć o tym, że Trump po prostu jest, siedzi w kieszeni Putina. Hillary Clinton to wywołała. I Barack Obama, i Joe Biden. Nie? I ona robiła to po to, żeby odwrócić uwagę, oni wszyscy razem próbowali odwrócić uwagę od tych wszystkich swoich machlojek. Bo nie wszyscy siedzą na jednym wózku. Nie ten. I ta wypowiedź o NATO, ona wynika trochę z tego, że no kurczę, a czy Stany Zjednoczone mają obowiązek Europy bronić, jak się Europa nie chce sama wywiązywać ze swoich zobowiązań? Jakby, proszę zobaczyć, jak Donald Tusk na to zareagował. Mimo tego, że krytykuje to, to jednak powiedział, że no jednak jak uważamy, że Putin nas ma zaatakować, to jednak powinniśmy chyba troszeczkę też poczuć się do obowiązku. Nie, no bo jak to jest, że... Proszę Państwa, jak to się dzieje, że Grecja, która zbankrutowała, ona płaci tą składkę 2% PKB, a Niemcy nie są w stanie tego robić? No. To jakby to troszeczkę jest... Momentami się nawet mówi, że Grecja ma mocniejszą armię niż Niemcy. Tak, a my, my 4% PKB. I czepiałem się jeszcze prezydenta Dudy za to, że powiedział, że Donald Trump jak mówi, że coś zrobi, to się z tego wywiązuje. No to jak wy się wywiążecie z tego, to on się wywiąże ze swoich obowiązków. No to jakby, ale to nie o to chodzi. To, co się dzieje teraz z tą reakcją, w ogóle proszę nie myśleć o tym w tym kontekście, w tym, co się teraz dzieje. Proszę to przekopiować, przenieść do roku 2020. Bo to pokazuje, jak się tak Państwo zastanowią nad tą całą reakcją, co się dzieje w mediach, u polityków i tak dalej. Państwo się zastanowią, jak to się stało, że to wszystko, co się działo w 2020 roku, było możliwe na taką skalę. Jak to się działo, że wszyscy byli tak skoordynowani i wszyscy by... Bo Trumpa nienawidzą. I to wystarczyło, żeby całą tą kaskadę... Ja już nie chcę mówić rzeczy tak, żeby tam YouTube się nie czepnął, nie? Ale chodzi mi oczywiście o pewne bardzo ważne zdarzenie, które trwało 3 lata. Tak. Bo oni już tam wychwytują te rzeczy. Tak jest. Nie chcę popłynąć. Bo ja tylko... Ja, dla mnie, oczywiście z mojego punktu widzenia to jest spekulacja, ale wydaje mi się, że mniej więcej o coś takiego właśnie poszło, że chęć obrony dalszego istnienia NATO mogło być powodem, czemu rządzący w różnych krajach, a poza tym po prostu Trumpa nienawidzą, tak, bo go nienawidzą. My się wszyscy ponakręcali. Czemu jakoś tak rządy były bardzo niekompetentne w tych czasach, kiedy wszyscy w maseczkach chodzili. Jakby tego się... No tak, tak, właśnie to, co teraz się dzieje, może właśnie sprawić, bo nie można na to zdarzenie patrzeć z tym, co Trump powiedział, jako na rzecz odizolowaną. Bo jak ktoś nie widzi tego, co się działo od 2015 roku, co najmniej od 2015 roku, bo można jeszcze dalej sięgnąć czasem wstecz, to nie rozumie, jaki łańcuch wydarzeń prowadzi do tego, co tu jest. I jak Trump coś takiego powie, no to nagle sprawia, że jego przeciwnicy zaczynają poruszać ten temat, który on chce, żeby oni poruszali. Dla mnie to jest pułapka to, co on powiedział. Dla nich, dla tych wszystkich, którzy go tak nienawidzą. Bo oni szukają każdego powodu, żeby się go pozbyć. A teraz co oni wymyślili? Jak uchwalili tą pomoc do Ukrainy, to oni ją uchwalili na do 2016 w Stanach Zjednoczonych. I jest teoria, która jest właśnie promowana przez republikanina J.D. Vance'a, że oni to uchwalili po to, żeby Trump nie mógł zrealizować swojej obietnicy o zakończeniu wojny 24 godziny. Bo żeby on zakończył, to musiałby wstrzymać finansowanie. A że jak wstrzyma finansowanie, no to będzie podstawa do trzeciego impeachmentu. Nie? Bo ten pierwszy był z palca wyssany, ale co im to przeszkadza? Jak się ma władzę, to się ją wykorzystuje. Nie? Demokracja. Kurczę, ludzie, naprawdę, na jakim świecie wy żyjecie? Jak w to wierzycie jeszcze? No właśnie, w Polsce takim świetnym przykładem jest wspomniana przez pana gaśnica tu stojąca i próby uchylenia immunitetu posłowi Grzegorzowi Braunowi. Myślę, że spełzną na niczym, tym bardziej, że do tej pory Grzegorz Braun nie dostał żadnych wezwań do prokuratury. Nikt go nie chce przesłuchiwać. Zrobiono z igły widły.
próbowano go pozbawić immunitetu, atakowano go na wszelkie sposoby, a później się okazało, że nie ma podstaw prawnych, żeby tą sprawą zajęła się prokuratura. No wszystko to było dęte. Ale nie, to miało pewien efekt, bo powiedzmy, szczególnie jak widzę, co się dzieje w Ameryce, bo teraz jest jeszcze sprawa dotycząca tego, czy Trump powinien w ogóle być na kartach wyborczych, bo w stanie Colorado na przykład wnieśli sprawę do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy kompletnie podarł cały dokument, wniesiony na kawałki w swoich wypowiedziach dotyczących tego. Chodzi o sam proces. Sam fakt, że coś się dzieje, już szkodzi opinii partii jako takiej. I powiem szczerze, że to najwięcej krzywdy w tym całym zdarzeniu to sobie wyrządziła właśnie sama Konfederacja. Bo jak było pytanie, na przykład było takie coś, jak Michał Wawer był u pani Gozdyry w debacie dnia i ona go zapytała, czy poseł Braun powinien być dalej w partii. To co Michał Wawer zrobił? Jak pan myśli, co on odpowiedział? Nie znam tej wypowiedzi. Nie, ale jak pan myśli, co prawdopodobnie by odpowiedział? Tak, nie, może... Spodziewam się, że Wawer mógł zasugerować rozstanie z Grzegorzem Braunem. No właśnie nie. On żadnego stanowiska nie dają. On najpierw zrobił tak. Taka pauza, jakby właśnie się na drodze znalazł i zastanawiam się, kurczę, jak to odpowiedzieć, żeby wszystkich zadowolić? I powiedział, no niech wyborcy zdecydują. Jakoś tak nie mogła z niego tego wydusić. Nie mógł ani w tę stronę pójść, ani w tę stronę pójść, ani w żadną stronę pójść. I dla mnie to jest oznaka słabości, bo nie są w stanie jakby zachować twardego stanowiska w sprawie. Oni właśnie, przeciwnicy, czekają na coś takiego. Chcą wyrzucić Brauna, dobra, wyrzućcie go. Ale chcecie go bronić, to go brońcie, a nie takie pół na pół. Osobiście uważam, że powinni go bronić, tylko bo dobrze zrobił według mnie z tym. Tak. Może 3 sekundy później mógł odpalić gaśnicę. To ja jestem za to. Ale ogólnie ja się zgadzam z tym, co zrobił. Zresztą nie zgadzam się z tym, co Krzysztof Bosak mówi, że nie powinno być radykalnych happeningów. A jak się na polityków zwraca uwagę, jak nie na poprzez radykalne happeningi? Nie. Ludzie czasu nie mają, żeby czytać jakieś dokumenty po 300 stron. Ale to już jest na marginesie zupełnie. Nie to. Panie Tomaszu, ja czy jeszcze wracamy do jakichś spraw amerykańskich, czy powoli jakaś konkluzja i zbliżamy się do końca? Moja konkluzja, chyba się do końca zbliżam, chyba wszystko powiedziałem. I tu chcę od razu powiedzieć, że troszeczkę taki monolog zrobiłem, ale tego jest bardzo dużo. Proszę zobaczyć, ile informacji tu przekazałem w tym momencie, a ile na przykład idzie w takim krótkim reportażyku wieczorem i ile potem ci zaproszeni goście mówią. To jest naprawdę, to po prostu jak się wie, co się tam wyprawia i porównuje się z tym, co się tu dzieje, to jakby człowiek widział dwie alternatywne rzeczywistości. Nie? I to jest bardzo przerażające, bo wiele osób nie chodzi o to, że się wybiera którąś, tylko myślą, że jest jedna tylko. Nie ten. A jak wszystko jest ok, to po co kłamać? No właśnie. A ta konkluzja, ja powiem tak, i to bardzo szybko, że ten rok, ja nazywam rokiem spadochronu, tak jak zresztą ostatnio mówiliśmy, że to nie jest tak, że my zbliżamy się do urwiska, nie to nawet, że wisimy tam na krawędzi, tylko my już z niego zlecieliśmy. My już po prostu jesteśmy na pewnej takiej trajektorii, że jeśli nie zrobimy czegoś w tym roku, bo proszę zobaczyć, jak się teraz dziennikarze wszyscy tam wykładają, jak w tym roku nie wyhamujemy przed zderzeniem z ziemią, no to już jest... pozamiatane. Dlatego właśnie trzeba otworzyć spadochron i trochę spowolnić tempo. I tak będzie trzeba ciężką pracę włożyć, żeby odbudować to, ale albo możemy wylądować bezpiecznie i cało, albo możemy zwłoki z wraku wyciągać. Bo to już taka decyzja jest. I jakby państwo się zastanawiali właśnie, co zrobić, żeby coś z tym zrobić, rozmawiać z innymi. Proszę sobie nie wyobrażać, że wszyscy wiedzą o tym, co się dzieje w internecie. Większość osób nic o tym nie wie. Nie ma szczegółów, nie widzi tych klipów, nie słucha tych konferencji, nic na ten temat nie wie. Jedyne, co wie, to jest to, co właśnie Marcin Wrona w TVN powie wieczorem. Nie? Proszę zobaczyć, proszę sobie wykonać taki test szkła kontaktowego. Bo kiedyś zadzwoniłem do szkła kontaktowego, wie pan. To było po tym, bo tam taki artykuł na stronie mam, amerykaforum.pl, bardzo polecam jeszcze raz.
cel uświęca środki. Tam jest zdjęcie Radosława Sikorskiego. On miał kiedyś taki wywiad, w którym właśnie zaczął jakieś bzdury opowiadać o tym, że Trump kazał ludziom pić wypielacz. Już nie chcę tego przytaczać. Ja próbowałem dodzwonić się do szkła kontaktowego i w momencie, jak się dodzwoniłem w końcu, to miałem taki moment. Jak ja mam w minutę powiedzieć to wszystko, co ja tutaj spisałem? A to jest 400 stron naprawdę ciurkiem, ze wszystkimi linkami, bo ze 2000 różnych odnośników jest. Jak to w minutę komuś powiedzieć, kto nie tylko nic o tym nie wie, ale jeszcze jest w ogóle w tym drugim świecie, który w ogóle nie chce o tym słyszeć? Nie? Bo to jest wyzwanie, to jest właśnie ten największy problem, jeśli ktoś chce coś z tym zrobić. Da się to zrobić, tylko trzeba brać pod uwagę to, że nie można od razu wyskakiwać, jakby się było w połowie jakiejś króliczej nory. Tylko trzeba taki kryminał. Jak ktoś od razu na pierwszej stronie mówi, kto zabił, czemu, jak i po co. To nikt tego nie będzie czytał. No, to w ogóle jest nudne. Trzeba najpierw minimalnie jakieś tam tło zrobić, nakreślić, coś takiego. Nie? Ja właśnie to w tych swoich artykułach próbuję troszeczkę jakoś tak zrobić. I w książce oczywiście też. Bo żeby zrozumieć, czemu Trump i czemu w ogóle się rzucają tak na NATO, no to trzeba wiedzieć, co się działo wcześniej. Co w 2020 roku się wyprawiało, jak się zachowywali, jak dbali o swoich obywateli. Bo żeby już tutaj zakończyć, tak, bo musimy... Wreszcie pan na mnie patrzy tak trochę. To przypomnę tylko taką sytuację, która miała miejsce właśnie w 2020 roku z udziałem Carlsona w dodatku. Bo on miał wtedy, on w ogóle różne materiały tam robi na temat tego, co się dzieje, tych protestów, tam pandemii i innych takich cudów. I miał jeden taki reportaż, to mi tak utkwiło w pamięci, takiej pani, która prowadziła restaurację na świeżym powietrzu. Miała te stoliki, wszystko. I ona miała to wszystko pozamykane. I ona zamieściła film w sieci, dlatego że tak jak miała wytyczne, żeby to wszystko zwinąć, zamknąć i nie mogła interesu prowadzić, to co zobaczyła pewnego dnia za oknem? No zobaczyła, że tak jak tu nie mogła tego stołu wystawić, bo był zakaz i było zagrożenie pandemiczne, tak no, kawałeczek dalej tam, jakiś tam ten, ustawiły się stoliki, tak samo jak ona miała, tylko że w związku z planem zdjęciowym, bo Hollywood sobie akurat film kręcił obok i oni sobie mogli to robić. I ona mało nie bankrutowała, a ci sobie po prostu nic nie robili. I Tucker Carlson takie rzeczy pokazywał też. Jakby można o nim wiele rzeczy mówić, ale powiedzmy, że krytykują go osoby, które mu do pięt nie dorastają. Które być może mu zazdroszczą. Nie, ja sądzę, że nawet nie zazdroszczą. To nie te. Oni właśnie pewna rzecz, którą tutaj, pewien błąd, który wiele osób podejmuje, jest taki, że myślą o naszych dziennikarzach jako osobach zazdrosnych, czy właśnie, czy że znaczy chodzi mi o to, że nasi dziennikarze, oni są opętani nienawiścią i żyją w swoim świecie. Oni po prostu mają tak utarty światopogląd, że oni nie dopuszczają myśli, że mogą w ogóle się mylić w jakiejś sprawie. To nie jest nawet tak, że oni muszą być przekupieni. Oni po prostu święcie wierzą w to, co mówią. I to jest właśnie problem. Przez to stają się niebezpieczni. No właśnie, oni są niebezpieczni. Nie Putin, nie Biden nawet, tylko ci ludzie, którzy... Na przykład Marcin Wrona. Tak jak z tym Bo Bidenem. On po prostu podjął decyzję, żeby ten cały raport zminimalizować. Mhm. Bo by pomógł Trumpowi. Właśnie tak dziennikarze myślą. Jeśli mogę powiedzieć coś, co mogłoby pomóc Trumpowi, to tego nie zrobię. Nawet jeśli miałby to kraj uratować. Naprawdę, to jest ten sposób myślenia. Jak była pandemia i Trump mówił, że będzie kwiecień, będzie słoneczko, ludzie wyjdą i wszystko przejdzie, to nie siedźcie piwnic, nie wychodźcie w ogóle na świeże powietrze. A co najlepsze było? Witamina D. To jest ten poziom szaleństwa. I to trzeba ludziom uzmysłowić. I na tym zakończę. No właśnie, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem był Tomasz Błaut. Bardzo polecam książkę pana Tomasza, Media nienawiści, anatomia psychozy antytrumpowej. Książka dostępna po naszym ostatnim rozmowie, wywiadzie. Jest dostępna cały czas, w stałej sprzedaży. Zachęcam do zainteresowania się tą pozycją. Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Dziękuję bardzo. Polecam też książki w naszych seriach wydawniczych. Seria Jedynie prawda jest ciekawa. Tu jest pierwsza książka w tej serii, między innymi z artykułem Grzegorza Brauna dotyczącym Piłsudskiego i sanacji. Bardzo ważna rzecz o fałszowaniu historii
w czasach właśnie sanacji. Ostatnia książka w tej serii dotycząca postaci Jędrzeja Giertycha, kontynuatora myśli Romana Dmowskiego i ideologa katolickiego nacjonalizmu. Są też trzy książki, te z mapą Gomberga na okładce, dotyczące kulis II wojny światowej. W dwóch spośród tych trzech książek również są teksty, teksty Grzegorza Brauna. Myślę, że jeszcze warto zwrócić uwagę na naszą serię Gorące tematy. Tutaj między innymi książka Arnaud de Lassy, Masoneria, czyżby papierowy tygrys, a także niemieckiego autora Henneke Kardera, Hitler, założycielem Izraela. Polecam książkę Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael, wydaną już jakiś czas temu, ale ona opowiada o pierwszych 30-40 latach istnienia państwa Izrael. Andrew i Lisi Kokburnowie, bardzo dobrze się czyta. Książka bardzo ważna o wybitnej postaci Młodość Witolda Pileckiego, autorstwa doktora Krzysztofa Trackiego. Częścią tej książki są wspomnienia Witolda Pileckiego, a także książki Profesor Śliwiński o ekonomii, Życie wśród łupieżców, historia kryzysów i upadku gospodarczego Polski, Krzysztof Baliński, Polska czy Polin, sekrety relacji polsko-żydowskich oraz inne książki. Staramy się mieć w ofercie różne książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, także tą ostatnią o Ukropolinie, a także książki Henryka Pająka Na wschodzie bez zmian, które serdecznie polecam. Dziękuję bardzo, do widzenia.